Dzień dobry, tu ja mówię. W roku 2013 powstała powieść pod tytułem Pokój. W tej powieści autor zawarł wiele przedziwnych tez, opisał wiele przedziwnych zjawisk, do tego stopnia dziwnych i przedziwnych, że w efekcie sam nie zdecydował się tej powieści wydać, którą nazywał traktatem socjologicznym, bo doszedł do wniosku, że może rzeczywiście się zagalopował, że może rzeczywiście przerysował obraz przyszłości, z tym, że intencją autora nie było pisanie jakichś powieści fantastycznych z gatunku ludzie będą mieli dwie głowy, no ale ambitny plan był właśnie taki, aby spróbować dokonać metaforycznej ilustracji tego, co czeka nas w przyszłości i stąd też ta nietypowa nazwa, nie traktat filozoficzny, ale traktat socjologiczny. Głównymi zjawiskami opisanymi w powieści, mechanizmami społecznymi było między innymi to, proszę Państwa, że ludzie nie mają pieniędzy. Nie żadnej gotówki czy nie gotówki, kart, nie wracajmy do drażliwych tematów, ale w ogóle nie mają pieniędzy. Ludzie mają pakiety przyznane w związku z tym, jakie przyjmują życiowe postawy, jaki wyznają system wartości. Szkoła w tym świecie jest właściwie ogłupialnią. Jest fabryką produkowania certyfikatów niemożności. Czyli takich certyfikatów, które stwierdzają, że uczeń nie jest w stanie opanować wiedzy i to na poziomie podstawowym, na przykład na poziomie rozpoznawania dużych i wielkich liter, czy na poziomie tabliczki mnożenia. Proszę Państwa, w tym świecie jest jeden scentralizowany ośrodek informatyczno-medialny. To jest jakby połączenie telewizji, internetu i wszelkich innych przekazów. Ludzie mają powszechny i darmowy dostęp do tego źródła, w cudzysłowie, informacji, jak również mają darmowe urządzenia o niesamowitych możliwościach, wysyłające hologramy, obrazy w postaci hologramów, czyli z tam jednego malutkiego kubka można wydobyć obraz dowolnej wielkości. Co bardziej, ludzie są też podzieleni na kategorie, w zależności od tego, kto jak bardzo się angażuje w tą propozycję nowego świata i produkcję nowego człowieka. A najwyższym stopniem akceptacji tego jest, proszę Państwa, zdjęcie twarzy. W powieści jest to skonstruowane w ten sposób, że właściwie są do wyboru tylko kilka modeli masek, jakie można założyć w ramach operacji plastycznych. I efektem tych operacji plastycznych jest to, że człowiek pozbywa się praktycznie całkowicie swojej tożsamości, nie tylko tożsamości płciowej, ale w ogóle człowieczeństwa. I to jest najwyżej oceniane przez system, którego tak naprawdę nie widać, bo w tym świecie nie ma polityków, nie ma władzy, nie ma rządów, są tylko dyrektywy, które spadają z nieba, czyli spadają z tego systemu wirtualnego i to na ekranach komputerów i na ekranach telewizorów pojawiają się kolejne te komunikaty, kolejne te dyrektywy, które wyznaczają, w jakim kierunku ma się potoczyć no, ludzkie życie, przynajmniej w części ludzkie, bo ci, co z człowieczeństwa się zrzekli, no to już do tej kategorii nie należą. Proszę Państwa, w tym świecie praktycznie nie ma samochodów. Są wykluczone z ulicy, nie zobaczycie na ulicach samochodów, jeśli przejeżdżałem, to też jakieś modele, które są, występują w dwóch, trzech wersjach. W tym świecie ludzie praktycznie nie wychodzą z domu, żyją w zamknięci, tak jak mieliśmy w czasie pomoru w swoich
swoich podobnych do siebie mieszkaniach i posługują się ciągle tymi samymi narzędziami, które przenoszą ich w ten świat wirtualny i wskazują im, w jaki sposób mają żyć. Oczywiście świat opisany w pokoju jest taki, że tam nie ma żadnego jedzenia, tam jest pasza dla ludzi wysypywana z torebek wypełnionych proszkiem, które się później tam w cudowny sposób przemieniają w schabowego albo w ziemniaki. Proszę Państwa, ostatecznie powieść została wydana w 2020 roku, kiedy autor doszedł do wniosku, no, że jednak wiele z tych elementów, które w 2013 elementów pseudo-rzeczywistości, takiego świata na pograniczu świata wirtualnego i właściwie świata rzeczywistego, który został przeniesiony z świata wirtualnego i te obrazy zaczynają się mieszać, że wiele z tych elementów opisowych po prostu zaczęły przystawać do tej rzeczywistości z roku 2020. Proszę Państwa, mamy rok 2023 i autor dochodzi do wniosku, że praktycznie wszystko, co było opisane w pokoju, zaczyna się realizować na naszych oczach i wierzcie mi Państwo, że jest to wizja przerażająca. Proszę Państwa, autorem tej powieści jest ten nieskromny typ, który przed Państwem siedzi i o niej opowiada. Nie wklejam Wam pod filmikiem żadnych linków do księgarni, w bibliotece to chyba tego nawet nie ma. Ta powieść jest skazana na porażkę. Dlaczego? Dlatego, że kiedy powstała, to była uznawana za przesadę, a kiedy tezy, które były w tej powieści zawarte i opisy mechanizmów społecznych stają się na naszych oczach rzeczywistością, no to jest tylko lektura dla ambitnych, którzy chcą sobie porównać to, co zostało napisane w książce, a co widać za oknem, co widać w naszym otoczeniu, no bo kto będzie czytał powieść, kiedy rzeczywistość wygląda tak jak powieść. Proszę Państwa, to jest cały mój komentarz do tego, co się w tej chwili dzieje i to zaczyna wyglądać jako, ja wiem, 1/10 z tego, co przeżyliśmy w trakcie pomoru. Cały mój komentarz do tego, jakie pomysły przedstawiał chociażby pan Trzaskowski, gdzie tam jedne skarpetki na 2,5 roku i jeden schabowy na kwartał. Samochodów to już w ogóle, a wszystko na wiater i nalanie wody. Proszę Państwa, jest to wizja świata, jak wspomniałem, przerażająca. I tutaj widzę tylko dwie możliwości. No, albo w sposób, już taki jeden odcinek nagrałem, albo w sposób naturalny, instynktowny, ludzie się temu przeciwstawią, bo to jest przekroczenie bariery naturalnych potrzeb człowieka, naturalnych zachowań, instynktu samozachowawczego. To jest przekroczenie tej bariery i ta wajcha zostanie odbita w drugą stronę, czyli ci wszyscy twórcy, tu się nie oszukujmy, to jest marksizm, proszę Państwa, to jest marksizm, to jest nowe wydanie marksizmu. Ci wszyscy neomarksiści, którzy proponują nam takie piekło na ziemi, oczywiście obierając to w na ich bardziej wartościowe i moralne słowa, czyli dzięki temu będzie żyć zdrowiej, znikną podziały społeczne, no, ludzie nie będą ginąć na ulicach, bo przecież jak nie będzie samochodów, to nie będzie wypadków i tak dalej, cały ten bełkot, który znamy na pamięć i można podsumować marksistowską maksymą każdemu według potrzeb. Tylko chodzi o to, żeby te potrzeby cały czas były redukowane. Nie tylko potrzeby materialne, ale również potrzeby duchowe, potrzeby humanitarne. No, człowiek ma być po prostu prolem. Jak to pisał Orwell, ma być prolem, ale ma być szczęśliwym prolem. Ma być szczęśliwym prolem, im bardziej jest prolowy, tym bardziej jest na to nagradzany i tym bardziej sam chce być prolem i innych przekonywać do tego, żeby być prolem. No i drugi kierunek, proszę Państwa, to jest kierunek skrajnie pesymistyczny, a mianowicie taki, że natura ludzka zostanie złamana, że zostanie przełamana bariera naturalnego instynktu samozachowawczego. No i niestety krok po kroku te wszystkie paranoje, te wszystkie uszczęśliwiacze i ci wszyscy ideolodzy
którzy proponują nam neomarksistowskie rozwiązania, no będą zwycięzcami. I oni ten system wcześniej czy później wprowadzą. Jak będzie, proszę Państwa, nie wiem. Taki mądry i proroczy to ja nie jestem, żeby powiedzieć, jak będzie. Natomiast wierzę w siłę człowieka, w siłę instynktu samozachowawczego, w siłę natury człowieka. I wierzę, że mimo wszystko ten optymistyczny wariant zwycięży, ale to jest tylko kwestia wiary. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. To, co jeszcze, proszę Państwa, ile? 2013 to jest co, 7 lat, no co ja liczę, też analfabeta już z niemożnościami oczywiście, 10 lat temu równo, 2013-2023, zapomniałem, że to 23, a nie 22. To co 10 lat temu nawet autorom rozmaitych, jak się wtedy wydawało, przerysowanych wizji, wydawało się no, zbyt daleko posuniętymi proroctwami, no to dzisiaj na naszych oczach, proszę Państwa, staje się ponurą rzeczywistością. Jedynym lekarstwem na to jest, proszę Państwa, uruchomić instynkt. Uruchomić instynkt poszczególnych ludzi i instynkt samozachowawczy całej populacji, bo inaczej, no ja na szczęście chyba tego nie dożyję, ale nasze dzieci, nasze wnuki będą, proszę Państwa, żyli w świecie opisanym przez autora powieści Pokój. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.